Ten głos, jesteś trzynastą i teraz jesteś tam całą sobą, trzynastą czym? Planetą, trzynastą gwiazdą, czym jesteś trzynastą? Co to za przekaz był? O co tu chodzi? Nazwa. Tak, tak, co to za nazwa? Właśnie chodzi mi o tą nazwę. Teraz ja cię dostrajam wibracyjnie do tej nazwy i poczuj całą sobą, o co tu chodzi? Dobrze, spokojnie. Ja teraz przywracam ci pełną pamięć. Poczuj to. Rozluźnij się całkowicie. Nie próbuj niczego na siłę. Po prostu stań się ciszą. Jesteś teraz ciszą i wyraźnie słyszysz ten głos. Jesteś trzynastą? Co do ciebie dotarło? To jest bardzo subtelny dźwięk. To nie jest taka zwykła mowa, to jest subtelny dźwięk, jego powinnaś poczuć, odczuć, więc to, co ci przyszło na myśl, to powiedz, bo to jest to. Nazwa to była jakaś taka, nie taka, jak powinna być, mi się wydała. Czy to nazwa jest albo jeszcze raz. Dobrze, to jeszcze raz zapytaj o tą nazwę. Podaj mi jeszcze raz tą nazwę. Dobrze, to zrobimy inaczej. Zostawiamy to na razie. Wrócimy później do tego. Ja teraz przenoszę ciebie do tego momentu, jak poczułaś się mchem, poczułaś tą wilgoć i słyszysz te ptaszki, które śpiewają. Tak jakbyś była w Amazonii albo gdzieś i teraz jesteś całą sobą tam. Rozejrzyj się, powiedz, jak to wszystko wygląda. Opisz mi to. Tak? Jesteś w pełni całą sobą, całą świadomością. Teraz jesteś tam. Czujesz to wszystko, bardzo delikatne te wibracje. Ja ciebie teraz połączam z tą całą przestrzenią. Jesteś całą tą przestrzenią. Wszystko czujesz, widzisz, wszystko rozumiesz, co się dzieje. Opowiedz mi jak najwięcej tego wszystkiego, co tam widzisz, co czujesz. Odbierasz teraz wszystkimi zmysłami. Dobrze, bo dlatego, że wtedy nie byłeś w pełni, a teraz ja cię całkowicie tam przeniosłem. Jesteś cała tam. Zobacz, że wszystko możesz dotknąć, powąchać, poczuć całą sobą, bo właśnie całą sobą jesteś tam. Ja wyłączam wszystkie programy z ciebie i ty odbierasz to wszystko tak, jak jest. Jaka jest prawda? Puszczam tą ziemię. Czuję tę ziemię. Czy to znaczy, że jesteś ziemią? Tak. A zapytaj się tak samą siebie, ale w myślach. Kim jestem? I ta odpowiedź, która do ciebie przyjdzie, to ją powiem. Chodzi o to, że ta odpowiedź jest bardzo delikatna. Aha. Że jesteś mchem, tak? Tak. Dobrze. I teraz słyszysz, jak te ptaszki śpiewają i teraz rozumiesz ich mowę, ich śpiew. Wszystkimi zmysłami odbierasz całość i teraz słyszysz wyraźnie, czujesz, ten przekaz do ciebie przychodzi w całości. On jest dookoła, wszędzie, w tobie, na zewnątrz i ty wyraźnie, bo ty jesteś też tym dźwiękiem i ty go rozumiesz. Ja cię synchronizuję z tym otoczeniem, w 100% jesteś tym otoczeniem. Wszystko słyszysz, czujesz, widzisz, rozumiesz. Powiedz mi, o co tu chodzi? Jak ty to rozumiesz teraz? Jak odbierasz? Jak czujesz? Ale odpowiadaj mi, jak to rozumiesz przez odczucia, przez obrazy, przez zapach. Ja wzmacniam wszystkie twoje zmysły do perfekcji. Oczyszczam je i teraz
One są perfekcyjne. Wszystko bardzo wyraźnie, dokładnie widzisz, czujesz, słyszysz. To jest takie czyste, pierwotne, jakby pierwsze narodzenie tak jak w ziemi. To jest takie nieskażone. Radość, błogosław jakby. Tak. Działanie takie. Ja cię synchronizuję całkowicie z tym wszystkim. I teraz coraz bardziej cię synchronizuje, coraz bardziej jesteś już całkowicie zsynchronizowana. I już czujesz się tym wszystkim. Odczuj jak najwięcej, zrozum jak najwięcej. Napełnij się tym spokojem, przyjmij go i poczuj się, że jesteś tym spokojem. I zatrzymaj się to już na zawsze. Właśnie taka, żebyś była spokojna, zrównoważona, w pełni takim błogostanie, a zarazem, żebyś poczuła, że jesteś mocą, potęgą, jesteś czymś więcej, bo jesteś tym wszystkim, czujesz to wszystko. Tak, tak. Tak jakby. Nie tylko ten lech. Ja chcę, żebyś zobaczyła całość. Zobacz teraz całość, jak to wszystko wygląda w całości. Możesz się oddalać, przybliżać, możesz głębiej wchodzić w to. Tu swoim umysłem sterujesz. Od twoich pytań, od twojej wolnej woli zależy, co będziesz badać, doświadczać, sprawdzać. Stań się takim badaczem, który jest wszystkiego ciekawy i wszystko chce wiedzieć. Wszystko chce dotknąć, poczuć. Wnętrza też w ziemi. Jest jakaś cywilizacja? To wejdź tam, zobacz. Wejdź do nich, porozmawiaj z nimi, opisz mi, jak wyglądają. O co tam chodzi? Ja to wiem, bo ja to już słyszałam. Dobrze, przywracam ci pełną pamięć na ten temat. Teraz już wszystko wiesz, rozpoznajesz ich, wszystko wiesz, o co chodzi, kto to, co to. Opowiadaj mi, opowiedz mi, o co tu chodzi. Tam jest jakby świat, ach, taki jak tutaj, tylko tam jest też świat uległy do tego. Tak. Tam są też istoty, które działają na rzecz Ziemi. One muszą się ukrywać? Zapytaj się, dlaczego muszą się ukrywać? Dlaczego się ukrywać? Nie mówię nic. Ja teraz dostrajam cię do nich, do ich wibracji. Jesteś o tych samych wibracjach i teraz z nimi rozmawiasz telepatycznie. Zapytaj się ich, jakie ty masz z nimi powiązania, kim jesteś dla nich, kim oni dla ciebie, jakieś takie informacje chcę, żebyś się dowiedziała. Jesteś jedną z nich. To dobrze. To zapytaj się teraz, co ty masz robić tutaj na zewnątrz, na ziemi. Dostałam jak... tą informację w przekazie. Jestem tą 13, tylko dalej nie tej nazwy. Dobrze, jeszcze raz. Zapytaj się tej istoty o tą nazwę. I teraz tak dostrajam cię do niej i usłyszysz. Nazwa nie jest istotna. Nie jest istotna. Dobrze, jeżeli nie jest istotna, to powiedz, jakie mam zadanie tutaj na zewnątrz. Tak, to co do ciebie przychodzi, to mów. Nie zastanawiaj się nad niczym. To co oni cię mówią, co odbierasz telepatycznie, to mów. Chronić siebie. Przed? Przed kim chronić? Monarchii, tak się mi przyszło? Dobrze. Ja to wiem. Dobrze. To w takim razie, słuchaj, zrobimy coś takiego. Ja ci teraz daję... Ja zacznę się tego Bolka tak wołam. Bolek Anunnaki jest? Seremski. On jest tak jakby sterowany przez nich. Coś podobnego, szok. Nie wiem, ale ja już to czułam, dlatego się go tak bałam, irytował mnie. Nie wiem tylko, czy świadomy jest tego. No zapytaj się tych istot, czy Bolek jest tego świadomy, bo może jest nieświadomy, może jest manipulowany. Jego ego bardzo działa. I on niegdyś się budzi, to prawda, ale to ego nie pozwala mu. On robi to w dobrej wierze, tylko że on jest tak bardzo silny, tak później jest. Dobrze, to jeszcze przy okazji zbadamy Daniela. To teraz zobacz, czy Daniel jest tutaj wolny od tych Anunnakich, czy nie? Daniel jest powiązany, ale on nie jest powiązany, ale on w pełni dojdzie do tego. A, czyli jakby on jest na tej ścieżce takiego wyzwolenia się, uwolnienia od nich.
Tak, on chce się wolnić, ale jest sterowany, a on się woli. On do tego dojdzie. No to popatrz, przez przypadek ciekawe sytuacje, gdzie wcale nie mieliśmy zamiaru nikogo badać, samo to jakoś wyszło. No dobrze, to teraz zapytaj się tych istot, skoro już naruszamy pewne przestrzenie pewnych ludzi, czy istot, czy ja mam jakieś powiązania z Anunnakami albo z kimśkolwiek, jak to jest ze mną? Przyszło, nie, jak tylko zadałeś to pytanie, przyszło mi, nie, jesteś tak jakby po drugiej stronie, ale ty nie jesteś powiązany. No to mnie to bardzo cieszy, to bardzo cieszy. Dobrze, słuchaj, teraz tak, zapytaj się tej istoty, bo posiadamy tu pewną moc i pewne możliwości, co możemy zrobić, bo my możemy nawet usunąć wszystkich Anunnaki, jeżeli trzeba. Może niech on powie, co byśmy mogli zrobić takiego wskazane na daną chwilę albo w ogóle, żeby właśnie zrobić z tymi Anunnakami, żeby wreszcie uwolnić was od tego strachu, ale i też nas od tego wszystkiego. Co byśmy musieli zrobić? Wyszło, jesteś na dobrej drodze. Na dobrej drodze. I ty wiesz, co masz robić. Ja nie muszę ci tego mówić. Ty sam do tego dojdziesz. To wszystko i tak się zrobi. To i tak samo jakby jest pewien proces, który się dzieje, a tu nie ma gotowości. Ja wiem. Po prostu każdy. Ja wiem, to się wszystko jakby cały czas dzieje na bieżąco. Tak, i ty jesteś na dobrej drodze. Budzisz ludzi, którzy będą odgrywali rolę w tym wszystkim. Super, właśnie też to tak czuję. Nie ma co tego środka na to. Wiem, wiem. Czuję to całym sobą, że tak właśnie jest. Posłuchaj, ponieważ mamy mało czasu, ja teraz mam taką propozycję dla was, dla wszystkich istot, które jesteście w ziemi. Czy chcecie, żebym was oczyścił, wzmocnił, doprowadził do was dużo energii i zrobił taką blokadę dla Anunnaki, żeby do was nie mieli dostępu, żeby wam nie szkodzili? Chcecie coś takiego? Oni nie mają tu dostępu. No to cieszę się oni bardzo. Oni mają poprzez ziemię, poprzez nas, poprzez programy, dostępy. A to na dole... Tak jakby jesteśmy tutaj od nich, ale robiąc to, to tak jakby oczyszczasz Małgosię i możesz to zrobić. Dobrze. Czyli ja teraz rozumiem, że ten taki nowy trend, który się teraz zaczął wgryzać, że ziemia w środku jest pusta, że jest zamieszkała, to jest po to było zwrócenie tej uwagi, jakby tej świadomości, która by mogła wam zaszkodzić? Oni próbują tego zrobić, ale ludzie świadomi, których ty budzisz już, którzy pozbywają się tych programów, oni to wiedzą. Ale szok, ja to odczuwałem, że właśnie po to się mówi o tej pustej ziemi, żeby zwrócić uwagę, to tak jakby Anunnaki, powiedzmy, potrzebowali pomocy świadomości ludzkiej, bo to przez świadomość można tylko się dopaść do tego. Spoczniki tak jakby są tak. Ale ludzie, którzy są świadomi, którzy się budzą, oni po prostu już sami tak jakby sobie budują te... Aha. Które, przez którą oni się nie dostaną. Rozumiem, świetnie. W takim razie dziękujemy wam za informację. Jeszcze wrócimy do was, jeszcze będziemy sobie rozmawiali i będziemy udoskonalać to wszystko, na ile tylko będzie to możliwe. A teraz ja ciebie, Małgosiu, przenoszę na środek oceanu. Ten ocean ma strukturę kryształu ciekłego. Ja go wzmacniam bardziej niż ty potrzebujesz. Zanurzam cię w tej wodzie i mam pytanie. Chcesz pełnego oczyszczenia? Na mocy wolnej woli twojej teraz woda cię w pełni oczyszcza. Resetuje całą twoją karmę, twoje wszystkie istnienia. Oczyszcza cię od wszystkich emocji, energii, powiązań, jakichś bytów, klątw energetycznych, całych tych wszystkich dyrdymałów i pierdół, które nabrałaś w czasie istnienia w tych twardych materiach. I teraz jest pełny reset. I zobacz, jak wyglądasz teraz. Dobrze. Teraz ta woda wszystko to spala, zniszcza, to już nie istnieje, tego nigdy istnieć nie będzie, a ty jesteś całkowicie tego wszystkiego wolna. Ja wynurzam cię z tej wody, stoisz teraz na tej tafli wody i powiedz w tych promieniach słońca, jak wyglądasz.
Widzisz? Teraz się będzie działo. Słuchaj, co to jeszcze nic. Jeszcze mogę cię przenieść do kryształu i zrobić ci defragmentację, czyli taki absolutny reset. Chcesz tak? Super. Przenoszę cię do środka. Jesteś teraz w środku kryształu. Centralnie cię ustawiam. Włączam jego pełną moc, taką specjalną moc dla ciebie, która jest specjalnie z programami, ze wszystkim te istoty właśnie ten program temu kryształowi dają. I teraz on zaczyna działać na ciebie. Powiedz, co się dzieje? Tak, no nie, te kryształy tak mi się kojarzyły, takie jasne, takie silne oczka świecące, jakby diamenciki, podzielone, tak jak ten kryształ jest. Tak. Staje taka jasna, taki świat jakby na nich chodzi, jasne, białe. Ja jestem kryształem. Czyli odzyskałaś wreszcie własny wygląd i istnienie. Ciągle poszukiwałam dusz tej długiej połówki, tego bliźniaczego płomienia. Czy ja jestem tutaj tak jakby kryształem? Nie, no jestem tak jakby moc. Tutaj odzyskałam swoją moc. Czyli to ci było bardzo potrzebne, żebyś dalej mogła działać? Tak. Brakuje mi jeszcze. Dobrze, czego ci brakuje? Połączenia z moją duszą? Tak, powiedziałam to wcześniej. Dobrze. Słuchaj, Małgosiu, teraz stoi przed tobą twoja dusza. Jak ją widzisz? Jak ona wygląda? Jak ją czujesz? Energia. Energia, dobrze. Przytul ją do siebie, powiedz jej, że ją kochasz. Co odpowiedziała? Ja tylko odczułam, ja czekałam na coś innego. Nie, nie, nie. Posłuchaj, Małgosiu, ty niczego nie oczekuj. Oczekiwania to jest coś niedobrego. Ty ją poczuj. Powiedz jej na głos, że ją kochasz. Weszła we mnie. No i właśnie, o to chodzi. Ty masz ją poczuć, odczuć. To nie jest tak jak na ziemi, że oczy tylko są jedynym niby przekaźnikiem. Oczy są kłamliwe. Dobrze. No jest we mnie. Pięknie. Ja to czuję. Ono takie, aż mam zdrętwiałe, takie jakby gadki w ciele. Spokojnie, wszystko jest dobrze. Jeszcze przed tobą stoi twój bliźniaczy płomień, czyli pierwiastek męski. I teraz powiedz tu, co tu widzisz, co czujesz, jak wygląda ten bliźniaczy płomień, o którym już na pewno słyszałaś. Słyszałam, ale... Czy tu jesteś? Powiedz tak z myślą o nim, powiedz mu, że go bardzo kochasz. Ale mów to na głos, bo tu wibracja głosu ma bardzo wielkie znaczenie. Widzisz go, czujesz go? Jeżeli nie powiesz mu tego, to go nie będzie. Tu właśnie o to chodzi. Czegoś brakuje w tobie. Więc musisz to powiedzieć na głos. Powiedz mu, kocham cię. Kocham cię. I co się teraz wydarzyło? Nie mogę tego odczuć, ani słuchać. Nie mów słowa, że nie możesz, bo to jest nieprawda. Tylko na razie czegoś brakuje, coś jest nie tak. Dobrze. Teraz tak w myślach zapytaj się, dlaczego ja ciebie nie widzę? Jaka myśl przyszła ci, jak to powiedziałaś? Lęk. Lęk? Czyli co, boisz się go? Czy boisz się miłości? Dzieciństwa. Dobrze. Słuchaj, ja, Małgosiu, przenoszę cię teraz do dzieciństwa, do tego momentu, gdy ten lęk powstał i teraz jesteś w dzieciństwie, w tym momencie. Powiedz, ile masz lat, jak wyglądasz? Kim jesteś? Dzieckiem. Ile masz lat? Dwa lata. I co się dzieje? Jestem u moich dziadków. I co się dzieje? Tak, i co się dzieje? I tam poszłam do takiego chłopca. Tak. Cóż, mężczyzna jest, on jest chyba niepełnosprawny, taki troszeczkę niedorozwinięty, jak zbiera z butelek takie kapsle, nakrętki i on mi to pokazuje. Tak. I ja taka ufna poszłam do niego i oglądam te nakrętki. I tam się coś zadziewa, tam tak jakby paraliżuje się.
Dobrze, zobacz, właśnie teraz ja oczyszczam ciebie i ty wyraźnie widzisz, co się dzieje. Jesteś obserwatorem. On tak jakby stara się mi zrobić krzywdę. Czyli co, chcecie zgwałcić? Tak. I teraz rozumiesz, dlaczego w tobie jest taka blokada? Bo w dzieciństwie się coś wydarzyło, nad czym nie miałaś kontroli, czego nie rozumiałaś. Chcesz się od tego uwolnić raz na zawsze? Dobrze, ja ci teraz daję potężną moc i ty mówisz do tego chłopaka, nie możesz mi nic zrobić, ja się na to nie zgadzam. Oddajesz mu teraz wszystkie te emocje, energię, ten lęk, strach, wszystko oddajesz dla niego. On to wszystko przyjmuje, a ty jesteś czystym światełkiem i w ten sposób wymazujesz wszystkie te odczucia. Dobrze. A ty teraz wracasz z powrotem do siebie. Jeszcze nie mogę. Dlaczego? Wracam tu do swoich dziadków. Oni się każą mi mojemu ojcu nie odbić do matki. Dobrze. Ojciec odbił się do matki, zostawia mi drzwiami, drzwi ucieka. A ja zostaję na tej klatce sama. Tak. I on puka, ucieka. Wychodzi mój ojczym z matką. A ja wskakuję mu na ręce i mówię, witaj tatusiu. A on, jakby litość mu otworzyła, tak. Mówi, chodź dziecko, chodź do domu, ale kto cię przywiózł? A ja tu przyjechałam z tobą. A gdzie tato? Nie ma, poszło. On mi przyjmuje. Matka jest zła, jak przychodzi na tą całą sytuację, bo oni sobie zostawili mojego brata. Chciałam brata. Co ludzie oni gdzieś sobie wychodzą z domu. Ja zostaję w domu sama i się bawię się. Wychodzę na balkon, a na tym balkonie jest zobaczone piętro na dole beton. Ja sobie śpiewam, krzyczę. Zaraz sobie wypronę. Przecież ja jestem taką istotą boską. Tak. Muszą. Ja mogę wyskoczyć, ja mogę wszystko o tym mówić. Wyskocz sobie, polataj trochę, poczuj sobie, że jesteś wolna. Tak, ja to czuję, a nagle ktoś puka do drzwi, wali, wchodzi, ściągają mnie z tego balkonu. Tak. Ojciec wyciąga sznur z żelazka, dobija taki, prawie tam staje i bije mnie. I rozcina mi skórę, co tak boli, pieczę. Powoli. Przecież to było nic. Zbił mnie strasznie, bo się nie zrozumie to. Mówi mi, zacznij mnie budzić, że wyszło. Wiesz, dlaczego on cię zbił? Oni, jako dorośli ludzie, bali się, że ty przez taras możesz wypaść i zabić się. Tak. Oni wpadli w straszny strach i nie rozumieli, że robią ci krzywdę. Oni tego nie rozumieli, byli nieświadomi tego. Wybacz im teraz. Weź przytul jego i mamę, powiedz, że ich kocha, że im wybacza, że chcesz się od nich uwolnić i od tych wszystkich uczuć i odczuć, które zaszły między wami. Tu jest ważne, żebyś oczyściła się całkowicie od tego wszystkiego, co się wydarzyło między sobą a nimi. Ja teraz oczyszczam ciebie całkowicie. Wszystko z ciebie schodzi, te wszystkie połączenia, te wszystkie energie, emocje, bóle, żale, cierpienia. Nawet te rany z ciebie schodzą. Wszystko do nich. Oni to przyjmują. Ty jesteś już całkowicie od nich wolna już na wieki. Ja wymazuję te wszystkie uczucia w tobie. One odchodzą i ty czujesz się teraz lekka, spokojna, dalej tak szczęśliwa, jak byłaś na tarasie i tak już zostanie. Przyjmujesz tak? Dobrze, ja teraz przenoszę cię z powrotem. Nie mogę przejść. Co jeszcze się dzieje? Bawimy się na dole, rzucamy kamykami. Tak. Jeden z kamyków trafia w taryfę, rozbija sobie szybę. Tak. Ja uciekam, bo mam poczucie winy. Tak. Z dzieci nie wiem, czy to ja zrobiłam. Ale ja uciekam. W końcu mnie łapią, przyprowadzają do domu. I ojciec mnie nie zbił. Bo już nie zapamiętasz. Widzicie. No już wtedy, mimo wszystko, on to zrozumiał. Aha. Lecz, tak. Ja się kładę spać. Kładzie spać, przychodzi matka z pracy i pyta go, pierdoliło się i on jej o wszystkim opowiada. Nie, no bo już śpi, mówi. Ja tak bardzo chcę zasnąć, bo ona nie widziała, że ja śpię, żeby znowu mnie nie spieszył.
I on wstaje, tak długo śpię, bo boję się, że jednak zostanę. Ale ojciec mówi, że to jest poparcie. Jak kołaka nabiera, żeby mnie zbił, mówi, że to jest już poparcie, że tej tak pomoże być. Celowo ją oszukuje, żeby cię nie bić. Tak. Widzisz? Ja do niej mam żal taki. Przecież swoją matką, a wtedy poczułam, że ona mnie nie kocha, że... Ale ja ci powiem, Małgosiu, posłuchaj, chodzi o to, że twoja mama, jak sama widzisz, jest cały czas nieświadoma. Podejdź do niej, powiedz jej, że ją kochasz i że jej wybaczasz, że tyle krzywdy uczyniła ci i chciała ci uczynić, ale że wiesz, że byłaś nieświadoma. Ja chcę, żebyś teraz uwolniła się od tego, żebyś ją przytuliła, powiedziała, że ją kochasz, że ją to wybaczasz i że oddajesz jej te wszystkie lęki, strachy, które spowodowała ona. I teraz czujesz i widzisz, jak wszystko z ciebie odchodzi i do niej wraca. To są jej lęki, strachy, jej programy. Wszystko idzie teraz do niej, a ty jesteś całkowicie wolna od tego. Poczuj całą sobą, że już się mamy nie boisz, że jesteś w pełni mocna. Tak? Mój ojciec się boi, rzuca się na mnie pijan. Odciąga mi bluzkę. Gryzie mnie. W ogóle całuje mnie z takim chybnie świrucącym. Nie. Ja go gdzieś gryzę, bo tak broni się. Ucieka mu. Czuję do siebie taki wstręt. Uciekam na podwórko, tam jest, nie mogę być bezpieczna. Mojej matki nie ma, bo jest w pracy. Ta sytuacja się powtarza jeszcze 2 czy 3 razy. Ale on nic nie robi, bo ja uciekam. Jest noc. Śpię. Choruję na pewność, mi tak nie boli, wszystko cewka mnie pieczy. Matka przychodzi, dlaczego płacze ją. Potrafię nawet nazwać to swoich intymnych. Tak. Rzecz czuję wstręt. Ja nie wiem, wtedy byłam chora na ten szpiecz, tak spędziało. Tak. Furanin wtedy wzięłam, zaczęłam się. Tak, zakażenie układu moczowego. Dokładnie, ja dzisiaj mam problem. Jednej nocy mój ojciec przychodzi, nie był trzecią na czworaka, przychodzi w nocy do mnie pijany, matka jest w drugim pokoju. On to zawsze robił, jak jej nie było. I ja do niego mówię, spieprzaj stąd, wynoś się stąd. I ona to usłyszała i co ty tam robisz? I on przyszedł. Ale ja wiem, że ona świadoma tego była, ona ciągle wiedziała o tym. I mnie nie broniła. Ja chciałam jej stanąć, powiedziała mi, że chcę być stanąć. Więc ja już ci cycki rozbył. Ty zawsze była mi jej walką, nie słuchaj. Ja byłam tak krzywdzona, a ona nikt nie stała mojej obrony, bo ona mnie ciągle traktowała jak rywalka. Nie jest córka. Czy twoja mama żyje? Żyje. Ona mi razła dawno. I ja to robię wszystko z obowiązku, nie z miłości. No i jeszcze tak i stało mnie, jak moja córeczka. Po prostu tak się wściekła. Ja mówię, jej córeczko, kiedy potrzebowałam jej córeczki, nigdy nie powiedziałam, o Gosiu, Gosiu, Gośka, to zawsze mnie uzmieniała, zawsze ciągle byłam zła, ciągle nie dobra. A teraz potrzebuję mojej pomocy. Posłuchaj mnie, posłuchaj Małgosiu, chodzi o to, że musisz być ponad to, żebyś ty się uwolniła, musisz być jakby pełna miłości. To wszystko, co się wydarzyło, wydarzyło się dla czegoś. To były wszystkie rzeczy zaplanowane. Już nie mamy za bardzo czasu, żebym cię przenosił do planów przed narodzeniem i pokazywał ci, że to jest prawda. Ale ty wiesz, ty jesteś już świadomą istotą. Ja chcę, żebyś teraz, przed tobą stoi twoja mama, żebyś ją przytuliła, powiedziała, że ją kochasz i wybacz jej to wszystko. Wyrzuć jej te wszystkie żale. Oczyść się całkowicie z tego. Ona też chce, tak? Ja chcę, żebyście się właśnie teraz pogodziły, wybaczyły sobie, obydwie, to jest wam obydwom potrzebne, żeby zamknąć ten temat raz na zawsze. Wybaczcie sobie całkowicie, a ja was oczyszczę od tego na zawsze. Tak. Chcesz takiego pełnego oczyszczenia i mama też, tak? Dobrze, ja teraz to wszystko wysyłam do słoneczka, słoneczko to spala, to już nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie, a ty od tej chwili... Będziesz czuła tylko do mamy taką miłość, współczucie,
ale to nie będzie dla ciebie już wielkiego miało znaczenia. Miłość i współczucie i nic więcej. Dlatego, że więcej tu jest nic niepotrzebne. Dlatego, że wszyscy jesteśmy miłością, jednością, doświadczamy tego, co doświadczamy i to jest tylko doświadczenie. Dlatego, że nie rozumiałaś tego wszystkiego, co się w twoim życiu wydarzyło, dlatego cierpiałaś i miało to na tobie pewną moc, ale od tej chwili już nic na tobie nie ma mocy, bo ty już wiesz, że to się wydarzyło i wiesz, że to było potrzebne. Oczyściłam się wcześniej, ja jej wybaczyłam, tylko to było dla mnie, żebym ja to teraz tak mocno poczułam. I teraz właśnie... wcześniej zrobiłam to. Dlatego właśnie teraz poczułaś to całą sobą, dokładnie. Tak. Dobrze, ja teraz oczyszczam cię całkowicie ze wszystkiego. Jesteś czystym światłem, czystą istotą, a tych twoich rodziców i ojczyma i tych innych ludzi, wszystkich, którzy brali w tym udział, nawet tego chłopca, który był niepełnosprawny, chciał ci dać szybę i wiele, wiele innych istot, o których wiesz, a nawet nie wiesz. Wymazałaś pojęcie, że nie chciałaś wiedzieć. Ja teraz zwijam to całe otoczenie, wysyłam do słońca. Słońce to wszystko oczyszcza całkowicie. Oni wracają jako czyste istoty, wolne od karmy i od powiązań z tobą. Ja od ciebie wszystko odłączyłem, więc teraz słońce spala te wszystkie połączenia, te emocje, te brudy. One już nie istnieją, nigdy istnieć nie będą, a wy wszyscy jesteście wolni od siebie, całkowicie. Czujesz to całą sobą? Tak, tak. I jesteś już wolna i tak już zostaje. Słuchaj, teraz wracasz do tego kryształu i teraz stoi przed tobą twój bliźniaczy płomień. Jak on wygląda? Jest cudowny. Jest taki jasny. On jest też energią. Tak, spójrz w niego tak głęboko, z takim uczuciem i poczuj go całą sobą. On jest mną. Dokładnie, dokładnie. To jest twój element czystej miłości. Odczuj go całym sobą, przytul go, poczuj, przytul jego, przytul duszę i tak wszyscy razem się ukochajcie i poczujcie, jak jesteście wielcy i potężni. Dobrze. Czyli na mocy waszej wolnej woli jesteście już całością i tak pozostanie. Warto było czekać? Warto. Widzisz? Warto. Dobrze. Okej. Teraz wchodzisz do swojego ciała, jesteś w swoim ciele, ja policzę od 1 do 10, ty się wtedy wybudzisz, ale zapamiętasz całą sesję, najdrobniejszymi szczegółami i już będziesz zawsze pamiętać. I daję ci taki kod, że jeżeli ty sama policzysz od 1 do 5, to od razu się przeniesiesz do tego stanu, będziesz mogła wejść sobie w jakiekolwiek doświadczenie, badać, sprawdzać, uzdrawiać się na wszystkich poziomach. Przyjmujesz taki kod? Tak. Dobrze. Tak. I zapamiętaj całą sesję do końca życia albo i dłużej. Zapamiętasz? Tak. Czy byłaś świadoma przez całą sesję? Tak. Czy ja ci coś kazałem, sugerowałem albo zmuszałem do czegoś? Wszystko było we mnie. Bardzo się z tego powodu cieszę. Jesteś w pełni świadomą istotą i wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. A teraz policzę od 1 do 10. Jak doliczę, wybudzisz się, będziesz tu i teraz, będziesz się czuła cudownie i tak już zawsze zostanie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jesteś tu i teraz. Przyjmij władzę i kontrolę nad swoimi ciałami i zmysłami. I powiedz mi, jak się czujesz. Dzięki. Pa, pa, pa. Cieszę się teraz sobą nową, bo narodziłaś się na nowo.